Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Ja jestem Shio, a to jest kolejny odcinek naszej serii Fallout New Vegas. Okej, musimy znaleźć ludzi, którzy próbowali mnie zabić, ale na razie przyglądamy sobie te domy. Bardziej bungalowy. O, proszę. Jakieś pamiątki. To jest jakaś osada chyba turystyczna, bo widzę, strasznie tutaj dużo pamiątek jest. No, Pip-Boy. Dobra. Pip-Boya odpaliliśmy. O, proszę, jaki ładny dywanik. Dobra, nic tu już ciekawego nie ma. Wiecie co, przekimamy się tutaj godzinkę, bo słyszałem, że czekanie uzupełnia życie. No cóż, jeszcze raz. Chyba, że musimy się przespać w łóżku. Czy jest to jakieś łóżko? No jest, ale niestety poniesiemy karę za to, także wolę sobie oszczędzić. A to kto? Hello there. It's good to see a friendly face. I almost took you for a raider, I did. Name's Malcolm. Malcolm Holmes. Don't suppose you'd care to trade? I'm missing a few essentials and... Ah, screw this. Lying just ain't in my nature. I'll tell it to you straight. I've been following you for a good bit now. Oh. It started off innocently enough. I was traveling, as I often do, and happened to observe you picking up one of those blue star caps. You didn't show any reaction to it. So, I figured you didn't know what you'd gotten your hands on. Oh? There's an old wasteland legend that says somewhere out there, there's a fabulous treasure from before the war. Those caps with the blue star on them, the tale goes, are the key to that treasure. They're called Sunset Sarsaparilla Stars. No proszę, jakieś kapsle do nagrody. Przypomina mi się teraz Borderlands i ta krypta, w której są podobno niezmierzone bogactwa. All over the place. The easiest place to find them is unopened bottles of Sunset Sarsaparilla. You'd think they'd all have been picked clean by now, but somehow, new bottles keep appearing in the machines. Some say it's old Festus that does it, hoping someone will finally collect enough caps to earn the treasure. Other than bottles, you'll just have to scavenge. You can find caps in the unlikeliest of places, and blue star caps are no exception. Oh. It's said that the treasure is guarded by a man named Festus, and he's the one who asked for the blue star caps. It's also said he's been around since the war, standing a lonely vigil, waiting for someone to come and take the treasure off his hands. That'll make him pretty damn old, but I've met a few people in my travels who claimed they actually met him, and they weren't the lying type either. Nah, I gave it up years ago. Too dangerous. And even if I did still collect them, I'd tell you the same. There's people out there so mad with the idea of treasure that they'll attack strangers just on the suspicion that they have some of those caps. No, w sumie skarb by nam się przydał. No one knows. Money, weapons, water. It is, or maybe was, something of value, and that's enough to get people motivated. No problem. If you do end up trying to collect more stars, watch out for a man named Alan Marks. He's killed several people for their stars already. Okej, okay, Alan Marks, dzięki za informację, gościu. W sumie całkiem przyjemna sprawa z tymi kapslami, bo one chyba nic nie ważą, także możemy je śmiało zbierać. Osadnik z Nowak. Przydałby mi się jakiś kupiec. Dobra. Myślę, że tam ktoś taki powinien być. Widzę tutaj bramina, a braminy są często handlowe. Także powinien tutaj być jakiś kupiec. Osadnik. Osadnik. Co to jest za miejsce? Jakiś namiot? Z jedzeniem czy coś? Nie wiem. O, tam widzę jakiś... O, proszę, tam są najemnicy. Obok najemników zawsze są jacyś kupcy. Chociaż chyba, że ja nie mam nic do sprzedania. Zaraz luknę. Ile mamy miejsca? Nie, to chyba nic nie będę miał do sprzedania. Chociaż kto wie. Coś opchniemy. What can I do for you? Yeah, and I need... Dobra, masz 161, to jeszcze spokojnie możemy coś opchnąć. To są jakieś pastylki, przynajmniej tak to wygląda. Także to sobie zostawimy na razie. To też raczej sobie zostawimy. Gorzki drink. O, to jest uleczające, także to nam się na pewno kiedyś przyda. Z długim lontem to nie. Granat odłamkowy nam się na pewno przyda, także tego też nie oddaję. Chciałem oddać wszystkie te żarcia, które w ogóle nam nie będą potrzebne. Tylko, że nie wiem, czy w ogóle coś takiego znajdę tutaj. Los na loterię, Med X. Mina odłamkowa. Min nie będziemy zasadzać.
Oj. Give me a shout if you... Dziękuję. Jak wygląda nasza sytuacja na promieniowania? Jest ok. Licznik Gigera nic nie wskazuje. Spinkę bierzemy. Te rzeczy są fajne, dlatego że można tym otwierać zamki i tak dalej. A tutaj chyba była jakaś osada turystyczna. Jeszcze poszukamy jakichś ludzi innych, dlatego że potrzebni nam przede wszystkim nowi kupcy. O. Who sent you? I ain't talking. They tried to get me to talk before, but I didn't say nothing. And I don't aim to now, by gum. We'll just see about that. You come any closer and I'm liable to stick you with my sticking knife. Old Stick is feeling mighty ornery this day. O, widzę, że gość jakiś wariat lekko. No, klepek. You sure now? It's kind of hard to hear you. No, widzisz, cwany. Okay, okay, just speak up a little. But not so much that they hear you. They got people everywhere, always listening. Cause they know I ain't just barking here. What I say has got bite. Cause it's the truth. Them quack doctors can say what they want about all the rat scorpion stings that done pierced my skull. And I know what I seen. A co ty widziałeś? There's been things of a disturbing nature going on at the McBride Corral. Seems every night one of their herd meets a most unnatural death. And always there's holes all over the body. Work of the chupacabra, the livestock vampire, says Nobark. But they don't pay no mind. Too many holes, they say, and there's bullets in them. Well, says Nobark, we got a chupacabra with an automatic weapon. And that's when they get real quiet, because now they see the predicament we're in. No, widzę, gościu jest nieźle porąbany. I come face to face with the chupacabra himself one night, whilst I was investigating whether this gecko was hiding his treasure from me. He was the meanest, ugliest chupacabra you could imagine. Had two heads and fangs down to the ground. Best I could tell anyways, since when he come up to me, he was invisible. Had himself a blunderbuss, what would rotate and shoot bullets real fast out of a backpack. Never seen nothing like it. Walked right past me having an argument with somebody. But I only saw one chupacabra, so I guess the other fella had to be invisible too. Only more invisible than the other one. Oh, Jesus. Sure have. Camouflage, that coat was. Trying to hide from extraterrestrials what can only see in black and white checkers. But they're not fooled, because he forgot to put checkers on his face. I told him so, and he seemed to take it to heart. They stayed here a night, and was up by the dinosaur, talking to the sniper fella with the mustache a couple of times. Jaki dinozaur? Nie. Dosyć z tym gościem. On jest tak porąbany, że to przychodzi ludzkie pojęcie. Howdy. Manny Wergas. Musimy go znaleźć. Wergas. Nie wiem, jak to przeczytać. Tam widzę jakiś... Czy to jest zamknięte, czy nie? Wygląda na jakiś warsztat samochodowy, także warto zobaczyć. O! Rzeczy są w trybie kradnięcia, czyli ktoś tutaj siedzi i prowadzi ten interes. Wydawało mi się, kogoś z tyłu widziałem, ale chyba mi się tylko wydawało. Dobra, ktoś tu jeszcze jest? Tu nawet nie ma wejścia, także darujemy sobie. Ale wydaje mi się, że ktoś tu musi być jeszcze. Nowak. Całkiem przyjemna osada, gdyby nie to, że jakieś popieprzone jest to społeczeństwo tutaj. Recepcja. O, recepcja. W recepcji na pewno ktoś będzie. No witaj, kobitko. Well, welcome to you. You look tired from the road. Why don't you relax a spell? Let this fine town take care of you. Oh, what am I doing? I got to thinking about making a good impression and plain forgot to tell you my name. I'm Jeannie May. I take care of folks here at the motel, long as they aren't troublemakers. Aha, dobrze. We're in a little desert oasis, name of Novak. This is the Dino Delight Motel, and it's mine. Dino Delight, aha. Well, there's Dinky, the town mascot. He's a sight. You probably already saw him when you came in,
But you can go up inside, too. Up the road a ways to the west, there's Repcon. That's the old rocket factory. There's been some sinister characters out there lately, so you may want to stay clear. Other than that, nothing to do but take it easy and enjoy good company. Dobra. Well, up north a ways, you'll see a big tower. That's Helios 1. Used to be a power plant in its day. And there's a town just east of here called Nelson. Used to be such a quaint little place until those slavers took it over. But we got our wonderful snipers keeping an eye in that direction, and so far, the slavers have left us alone. No dobrze, dziękuję. Repcon. Stara fabryka rakiet. Mi się kojarzy jakieś powiązanie tego Repcon z firmą produkującą roboty. Ona się nazywa Robco bodajże. Firma Robco chyba wykupiła ten Repcon. I just know what I've heard. There's supposed to be some ghouls that went in a while back. Ever so often there'll be a commotion from that direction. Explosions and such. Watch out for strangers. Dziękuję ci, dobra kobieto. Co tu mamy? Sunset Starparille. Głupio by było nie wziąć. Zwłaszcza, że ten gość wspominał mi o wartości tych wszystkich... No jak to ująć? Tych... O! Przed dokonaniem... Aha, okej, dobra. Całkiem fajna rzecz z tymi skrzynkami. O czym tutaj mówiłem? O Jezu, zapomniałem. Nieważne. Nieważne. Jedziemy w głąb miasta, to musi być jakiś szeryf czy coś takiego. A w ogóle o jakich snajperach ona mówiła, to ja nie mam pojęcia. Oho. No witam, osadnika, witam. Dobra, może na górze gdzieś będą ci snajperzy. W każdym razie, ja nie wiem, czy to nie był jakiś wałek. W każdym razie... No, nieważne. Pokój w motelu. Zrzucimy okiem do tych pokoi w motelu. Ciekawe, czy ktoś tutaj siedzi. O! Oh, please don't kill me. I swear I'll have... Wait, you don't work for Mr. Bishop, do you? Mr. Bishop? Sorry, it's just... You look like his type, you know? You got that hard-ass wasteland explorer thing going on. Oh. Oh, so you have heard of me. Yeah, that's right. I was the big draw at the Shark Club. People used to pay hundreds of caps to see me. You don't know Mr. Bishop. He's not like other bosses up there. He knows the wasteland like the back of his hand, and he likes to wander it. I knew if I didn't get way the hell away from New Reno, he'd run me down like a dog. A kto to jest Mr. Bishop? Oh, well, that's all just a big misunderstanding, see? Mr. Bishop, well, he owed me a lot of money, and, you know, he's a busy guy, so I sort of figured I'd just take it off his hands. Oh, Jesus. Robbed is such an ugly word. It's more like I took care of a payroll problem for him. Also, I might have, sort of plowed his daughter. A little. Oh, Jesus, dobra. Thanks, but if Bishop finds me and I don't have his money, my balls are going to be on his trophy wall. To okradł, czy w końcu zdział swoje? No ja nie rozumiem tego, ale dobra. Thanks. Nie wiem, czy mogę mu jakoś pomóc, czy nie? Chyba nie. Ale ten Bishop w końcu się pojawi, znając Fallouta, i nakopię mu tak do dupy, że gościowi się odechce takiej zabawy. Nie mogę ci jakoś pomóc, kolego? I figured it might take him a while to understand his accounting error and cool down a little. Also, I might... Okej. Okay. You do... Aha, czyli on oczywiście już nie ma tej kasy, no dobra. W takim wypadku... Oj, chyba wlazłem tutaj nieco nieproszony. Ale skoro już tu wlazłem, to zobaczymy, co tu się dzieje. O, tu widzę, że niezła jatka była. Ale tych rzeczy też nie za bardzo mogę wziąć. Komoda, widzę skrypty, a przynajmniej stylizowana na kryptę. No, mam nadzieję, że mnie za to nie będą ścigać. Tam jest jeszcze jeden na samym końcu pokój motelu, w którym nie byliśmy, także warto było go zwiedzić. O, to tutaj. Ktoś tutaj jest, czy nie ma? O. Fine weather for flying. It's times like these that make me miss it all. No, ma fajnego gnata, całkiem spory.
Vertibird pilot. 71 missions and only lost one chopper. Rotor malfunction over Klamath. Hard landing, but I walked away. Oh. I help folks strip down the more complicated bits of salvage they bring in. Engines, mostly. The bits and pieces we take out are usually worth more than the whole thing put together. No, proszę. Four? No, not exactly. It was a long time ago. Things are a lot different these days, and those days are way behind me. Dobra. No, czyli reasumując, babka jest jakimś pilotem Vertbirdów. Nie wiem, dlaczego one są tutaj nazywane lataczem, ale to chyba jest odpowiednia nazwa. Także pominiemy. No dobra, czas poszukać tych całych słynnych naszych... No, jak to się nazywa? Snajperów. We haven't met yet. You must be new in town. I'm Andy. Ładna zbroja. Right now, a whole lot of sitting on my keister and counting cracks in the ceiling. I wouldn't wish it on anybody. On better days, I help keep the peace. Boone and Vargas watch the road. I watch the town. Tell myself I'm doing some good. O Jezus. Was with them. That was back when my arm and leg used to work better. I still like to pretend I'm a ranger, though. I'll check in with the guys up at the station pretty regular on the ham radio. Sometimes they stop by, tell me they're paying their respects, the smug bastards. They haven't been responding to me last couple days. I guess they got tired of hearing me talk, but it still got me a little worried. Hell, listen to me talk, like some damn mother hen. No jakiś widzę, że użalasz się człowieku na sobą, jakbyś był jakąś pierdołą. No. They're gonna think I'm having trouble letting go. They're good soldiers. I don't give them enough credit. They're the NCR's finest. A one-man platoon, each of them. You got a job where even thinking about it would scare a man senseless? That's when you bring in the Rangers. And if you see a squad of veterans, guys who are in their black armor, well, you won't find a more beautiful sight. Oh, no, dobra. Yeah, twice. Actually, the first time, it was more like half my body. Knocked me out of the Rangers. This time... It's mostly just reminded me how useless I've gotten. Co się stało, drogi przyjacielu? Coś mu z tą girą się rzeczywiście stało, bo żal się ze sobą niesamowicie. A few years back we get a tip that some Legion slavers were holed up in this burnout house a few clicks from where we were stationed. We get there and it's deserted. No sign anyone's been there. I mean nothing. As we're leaving, I hear something behind me. I turn around and there's this kid, just skin and bone, and he's looking up at us and he's scared half to death. Been hiding in a closet. Oh. I go to grab him out of there and I notice he's holding something in his hand. Something metal. He shuts himself back in the closet and that's when I see the grenade he's left by my feet. They do it a lot, the Legion, using kids. They know we'll hesitate. Anyway, that was the first time. Second time, I fell down those stairs in front of the motel. Just in case I got to thinking I'd put it all behind me. Oh, Jesus. People don't exactly line up to find out what's in my head. Can't remember the last time someone suggested I knew something worth knowing. You know, maybe there's something I can do for you. Since you've gone to all the trouble of flattering a crippled old soldier, there's a move we have in the Rangers for knocking an opponent off his feet. Saved my butt a bunch of times, maybe it will for you too. Let me show you how it's done. No i widzicie, rozmowa czasem bardzo przydatna jest, ale widzę, że niby coś ma z girą, a chodzi normalnie. No, nieważne, w każdym razie mam bardzo przyjemny strój. Co on robi? Gdzie on idzie? Rutynowe czynności związane z jedzeniem. No dobra, nieważne. Trzeba się stąd powoli zmywać. Mam nadzieję, że będziesz nam wdzięczny za odwiedziny. Welcome. Tymczasem my już musimy mykać. Dobra. O, tu widzę, że się da wejść do tego dinozaura. Sklep z pamiątkami dinozauru? Zaraz. Jakby błąd był w nazwie. Dinożaru. Dobra, nieważne. Welcome to the Dino Bite Gift Shop. My name's Cliff. If you're here for the T-Rex figurines, you're just in time. There's still a few left. O. Well, there's T-Rex figurines, of course. That's our bread and butter. We also have an assortment of the Repcon factory souvenirs, rockets, things of that nature.
Guns? Well, yeah, I guess I might have a few. Darn it, no one ever buys the T-Rexes. Dobra. Sure thing. Have a look. Fajnie, że mogę zobaczyć, co on tutaj ma. Mięso kojota nam się nie przyda. Coś tu musimy łapnąć, dlatego że nie będziemy się gramolili z tymi wszystkimi. Oj. Coś chyba mleko. Nie, nie, dobrze. Owoc opuncji też nie, owoc kaktusa też nie. Coś tu jeszcze jest? Papierosy, o. I pełno pistoletów mają przede wszystkim. Czemu ja jeszcze tego nie sprzedałem? O, to jest pytanie. Dobra, laserowy też nie. Maszynowy gdzieś, no 10 mm będzie ok. Ale piwo też sprzedamy, dlatego że niestety nie mamy gdzie tego magazynować. Podpalacz? Mamy w sumie mało naboi do tego. Sprzedamy. A co mi tam? No jeszcze skórę gekona może jedną. Dziękuję ci. Bardzo przyjemnie, mamy już z powrotem trochę rzeczy. Zobaczymy, dokąd prowadzi to wyjście. O proszę, a propos strzelców. What's going on, man? I'm Manny. I'm on security detail here. You see a rifle barrel sticking out of the dinosaur's mouth, you got a 50-50 shot at me. Otherwise it's Boone. To jest chyba jeden z tych gości, o którym mówił ten strażnik. Boone's a sniper, same as me. Used to spot for him when we were enlisted with the NCR. After we got out, I talked him into settling down here. So, here we are. I'd introduce you, but we're not so friendly right now. Me and his wife, we didn't see eye to eye on some things. We had some pretty big arguments. One day, she turns up missing, and he hasn't said a word to me since. Oi. Man, you name it. See, I grew up in North Vegas, me and my cousins. We were some bad seeds. Got in with a gang, I loved it. Then something happened, and I couldn't handle it anymore. So, I enlisted, earned my future, brought down my best friend to share that future with me. And here was this woman, who was too good for it, trying to take him away. So yeah, I didn't see eye to eye with the bitch. O Jezus. Facet zazdrosnął kobietę, no cóż, to się często zdarza, widzę. No ale dobra. Were they tough? I was in the cons, man. It doesn't get any badder. O Jezus. Oh, it was great. I wouldn't trade it. Something about that lifestyle, the discipline, seeing new places, making people safe. What's not to like? Well, I just felt like it was time, you know? Wanted to have a home. Plus, I was up at Camp Golf when Bitter Springs went down. I faked like I was sick to get out of going because I knew some of the people there. But when everybody came back, nobody would tell me what happened, and people would call us murderers sometimes when we showed up to secure towns. Oh, Jesus. I still don't know exactly. Just that a lot of people died who didn't want to be a part of the fighting at all. I don't blame anybody for it. There's so much chaos when you're fighting. You're lucky not to shoot your own guys. But it did take something out of it for me. This wasn't the same. So when it came time to re-enlist, I just took my papers and walked. Okej, okay, no to zapytamy jeszcze o tego bossa, który nas próbował zabić, a bardziej zabił nas i uratował nas potem robot. Sure, I know him. What do you want with him? O. You talking about that chip? Man, I don't think he's giving it up. Well, listen, I can definitely help you find him, but I've got problems of my own. Maybe we can do a trade. You need my help. There's something I need too. Novak, it's home for me now. I want that to be for good. I like it here, and I've left too many homes behind. But the only resource we got here is junk. Without that, people wouldn't have anything to trade. They'd all have to leave. We get most of it up the road from the old rocket test site, but a bunch of ghouls showed up one day and took it over. We can't get in there now. Okay. I would, but I've got to watch the road. Caesar's Legion has been taking territory just east of here. They took Nelson. If we let our guard down, they might attack. All it takes for the Legion is for them to sense weakness. No dobra, w takim wypadku będzie trzeba wyczyścić te gule. Well, they gotta go, or this will be a ghost town before long. Doesn't matter to me what you do. As long as the ghouls are out of there, that's good enough for me. Ciekawe, czy te gule będą gadatliwe, że tak to ujmę. It'd mean a lot. Okej. W każdym razie to mamy załatwione i możemy powoli
lecieć na dół. Przydałoby się wreszcie przespać, dlatego że głupio z takim małym współczynnikiem życia łazić. No i zapytamy, w jakich cenach są te całe pokoje tej babki, która tutaj w recepcji siedzi. I hope you're finding everything. Tak, tak. Well, I think that's a fine idea. I'll give you a good flat rate and you can stay as long as you like. At least until the busy season comes. Sound good? Oh. I'm glad you can stay with us. Your room will be the one upstairs, closest to the lobby side. Here's your key. Let me... O, proszę. To jest coś po prostu, dlatego że dostaliśmy domek w sumie za darmo, prawda? No, znaczy za darmo to może nie, ale dostaliśmy domek za 100, co oznacza, że będziemy mogli pozostać tu przez długi czas. A to jest bardzo przyjemne. I w związku z tym właśnie musimy ten pokój odnaleźć. On jest chyba ten, to jest ten zakluczowany. Czyli ten na samym końcu. O, tutaj. O tak, i proszę, mamy własne mieszkanko. Możemy sobie tutaj mieszkać. Safe, pusty, proszę, jakie ładne. Nawet czysto tutaj. Boże, no oprócz oczywiście tych plam krwi, które tutaj są. Ja obawiam się, że... No i Jezus. Ktoś tu widzę, że zrobił niezły burdel. Steampunk i Nervosol dla mnie. Dobra, będziemy mogli przynajmniej coś tutaj magazynować. Znaczy, upewnię się jeszcze na internecie, czy to na pewno jest zdanie, a czy nie zadanie, tylko miejsce permanentne, czyli, permanentne, czyli będziemy mogli tutaj siedzieć przez cały czas. Okej. Okay. Radio widzę nie działa, także z radiem sobie darujemy, ale proszę. Sporo tej rzeczy. Jest safe, co najważniejsze. No i dobra. Mamy przynajmniej jakieś mieszkanko w Nowak. Zaraz, czy ta miejscowość, w której ostatnio byliśmy, to jest Nipton, to nie jest Nelson, bo to Nelson też jest gdzieś tutaj niedaleko. Camp McCarran. Widzę, że nad każdą miejscowością mamy wskaźnik tego, jak jesteśmy tam postrzegani, co jest bardzo przyjemną rzeczą. No cóż. Ale to miasteczko jest całkiem przyjemne. Mamy dwóch snajperów, także o bezpieczeństwo w sumie nie musimy się martwić. Ale dobra. Ja już muszę się z wami powoli żegnać, dlatego że już dobijamy do 28 minuty. A w sumie na 30 chciałem zakończyć ten odcinek, także nie ma sensu nawet nigdzie biec. Zobaczymy się już niedługo. Tymczasem cześć, czołem i do zobaczenia.